się roześmiane. Niech nam żyje dziadek, babcia, niech im zdrowie służy. Niechaj uśmiech mają zawsze, aż po same uszy. Niech nam żyje dziadek, babcia, niech im zdrowie służy. Niechaj uśmiech mają zawsze, aż po same uszy. Dzień babci i dziadka to okazja, aby okazać wdzięczność za ich trud i poświęcenie. Zapraszamy na artystyczną laurkę przygotowaną przez dzieci. Na początku zaprezentuje się Emilka Piórkowska w utworze Dla ukochanej babci. Brawa ogromne. Wiecie, że ten ogród jest zaczarowany? Opowiem wam bajkę. Chcielibyście w niej zagrać? Zawołajmy jeszcze na pomoc wróżkę. Chodźcie, siądźcie tu wokół mnie blisko. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie. Wyciągnąć nie może. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogą. 22 stycznia w piątkowy wieczór w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci skupione w różnych sekcjach działających przy Lidzbarskim Ośrodku Kultury recytowały wiersze i śpiewały piosenki poświęcone ukochanym dziadkom. Przygotowały również specjalnie na tę okazję spektakl oparty na wierszu Juliana Tuwima Rzepka. Kaczka za kurkę, kurka za kicię, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Kuna matata, jak cudownie to brzmi. Hakuna matata, to nie byle brzmi. I już się nie ma, aż do końca twych dni. Naucz się tych dwóch niezwykłych słów. Hakuna matata, w środku dżungli, potężnej dżungli, lecz stary mocno śpi. W środku dżungli, potężnej dżungli, lecz stary mocno śpi. Zapraszamy recytatorów. Wiktoria, Nikola, Wiktor i Hania. Brawa! Okej.
okazji święta babci, ja dzisiaj babci nauczę, jaka powinna być wnuczka i jaki powinien być wnuczek. Po pierwsze, proszę babci, ja już tak dawno uważam, że nic tak wnucząt nie zdobi, jak piękny uśmiech na twarzach. Uśmiech jest dobry na co dzień, a nie wyłącznie od święta, więc wnuczek ma się uśmiechać, a wnuczka być uśmiechnięta. Dziś dzień dziadka, okazja to niezwykle rzadka. Ja całusy i życzenia chcę ci złożyć w oku mgnienia, żebyś zawsze był szczęśliwy, pogodny i żartobliwy. Gorące życzenia i pozdrowienia ślę wnuczka nie do zastąpienia. Zdrowia, szczęścia i radości. A teraz zapraszamy wszystkich uczestników do wspólnego zaśpiewania 100 lat. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie.